Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Prosto z Parkietu. Ja nazywam się Andrzej Stec, jestem redaktorem naczelnym Gazety Giełdy Inwestorów Parkiet. Moim i Państwa gościem jest Pan Piotr Kaczmarek, prezes zarządu Getin Holdingu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie prezesie, rok 2017 za nami. Getin Holding pokazał sprawozdanie finansowe. Jak Pan podsumuje 2017 dla grupy Getin Holding? No, jednym słowem, dobry rok, ale patrząc tak z pewną retrospektywą całego roku, zawsze staram się szukać jakichś słów kluczy, które opisują rzeczywistość i te wyniki, bo liczby można podać, ale one nic naszym telewidzom nie powiedzą. Więc te słowa klucze w moim rozumieniu, które jakoś opisują nasze działania w 2017, to przede wszystkim powtarzalność, dywersyfikacja, i skupianie się na podstawowym biznesie, czyli na bankowości i leasingu. Może małe rozwinięcie tych tez, ta powtarzalność, no, ja powiem banał, pieniądze lubią ciszę, znane przysłowie, a w tłumaczeniu na język bankowy, szczególnie holdingu o ekspozycji na różne rynki, pieniądze lubią przewidywalną, stabilną, a najlepiej rosnącą gospodarkę. I taki rok za nami, we wszystkich naszych krajach, sytuacja ekonomiczna była dobra lub bardzo dobra. To nie jest oczywiste, bo Polskę wszyscy znamy, Rumunia, Unia Europejska i jeden z takich tygrysów ekonomicznych Unii Europejskiej, ale już mamy dużą ekspozycję na wschodzie, Rosja, Białoruś, Ukraina. Te kraje bardzo mocno ucierpiały od 2014 roku, a 2017 rok to był pierwszy, w którym one zachowywały się przewidywalnie dobrze. Oczywiście tam rozgrywającym jest Rosja, ale w dobrej sytuacji ekonomicznej my sobie radziliśmy równie dobrze, a nawet lepiej. To jest ta przewidywalność. Zaraz zapytam oczywiście o działalność zagraniczną grupy, bo rzeczywiście coraz bardziej, coraz mocniej waży, prawda, w przychodach państwa grupy. Ale jeszcze dopytam, a jak państwo się zapatrujecie na 2018? Jest optymizm, tak jak w gospodarce, czy lekkie już jakieś przegrzanie? Nie. To ja powiem tak, to rzecz co do Polski i Unii Europejskiej, myślę, że mało odkrywcze. No, polska gospodarka, możemy tam dyskutować, na ile napięcie polityczne i społeczne jest, nie ma, duże, małe, średnie. Natomiast gospodarka jak dotąd wydaje się być odporna. To pierwsze. Rumunia w dobrym takim gospodarczym trendzie, 7% wzrostu PKB w czwartym kwartale. Natomiast no, jest tam kilka pytań takich politycznych, bo jest mało krajów w Europie wolnych od populizmu. Jak jest dobrze, to jest czym dzielić. Ale miejmy nadzieję, że gospodarka się temu oprze. A na wschodzie karty rozdaje Rosja, tak jak powiedziałem. I Rosja to jest taki kraj, gdzie determinantami rozwoju, tak upraszczając poważne rozważania makroekonomiczne, jest cena ropy i polityka. Cena ropy, wiemy, jest w trendzie wzrostowym od ponad pół roku, a polityka, no cóż, pojutrze są wybory, tak. Za 4 miesiące mamy mundial. Nikt w Rosji nie pozwoli sobie na zawirowanie polityczno-ekonomiczne w takim roku, więc do września mamy na 99% dobre warunki. Myślę, że ten cały rok będzie dobry, taki wzrostowy, stabilny, rozgrywającym, jak powiedziałem, będzie Rosja. To prawda, zwłaszcza, że giełda moskiewska też bije rekordy, odzyskała zdrowie, ale to za chwileczkę, bo właśnie, zacznijmy od Rumunii. Wspomniał Pan o Rumunii. Jakby Pan parę słów nam opowiedział, jak grupa działa w Rumunii, w jakim obszarze się specjalizuje i jak idzie biznes? No, w Rumunii my weszliśmy do Rumunii 4 lata temu. Wydaje się, że byliśmy jednym z pierwszych polskich przedsiębiorstw, które tam zaistniało. Taki, nazwijmy to, run na Rumunię. Ja obserwuję, latając tam często. 4 lata temu latał tam jeden samolot dziennie i bilet kosztował 1000 zł. Dzisiaj latają 3 i bilet kosztuje 2700. I są pełne samoloty. Jest bardzo dużo polskiego biznesu w Rumunii. Teraz o nas. My mamy tam to, co jest DNA naszego biznesu, czyli bank detaliczny,
oraz firmę leasingową. Tak mniej więcej porównywalne wielkością. I zajmujemy się tym, co wydaje mi się potrafimy robić. Staramy się oferować produkty osobom fizycznym, małym, średnim przedsiębiorcom i leasing, który jest naszą taką, nazwijmy to, specjalnością domu. W Rumunii naszym wyróżnikiem na pewno jest taka modne słowo digitalność, a więc próba przeniesienia całych procesów w przestrzeń wirtualną, wydanie kredytu czy depozytu. To myślę, że byliśmy tam jednym z innowatorów na rynku rumuńskim. No i cóż, powiem tak, wzrosty dwucyfrowe, zarówno jeśli idzie o linię dochodów, jak i o sumę bilansową, dobre wyniki finansowe i chyba niezła perspektywa. Bardzo, bardzo polubiłem Rumunię, uważam to za kraj w wielu aspektach podobny do Polski. 22 miliony ludzi, ludzi, którzy jakby podobnie myślą, podobnie działają, przestrzeń Unii Europejskiej i ważna rzecz w Rumunii, pewnie nasi widzowie nie wiedzą, ale warto o tym powiedzieć, że w Rumunii słowo polski ma takie znaczenie jak w Polsce niemiecki 10 lat temu, czyli jest symbolem jakości, symbolem czegoś takiego dobrego, nowoczesnego, więc polskim firmom i w tym polskiemu bankowi to bardzo pomaga w tej warstwie takiej reputacyjnej. I trzeba dodać, Rumunia ma jeden z najszybszych wzrostów gospodarczych, prawda? Obecnie w naszej części na pewno, jeśli nie w całej Europie. Tak, Rumunia była niewątpliwie liderem, szczególnie dwa ostatnie kwartały poprzedniego roku. To nazywano ich tam, jak już mówiłem, tygrysem Europy. No, ja powiem tak, oczywiście to jest fakt, oczywiście tak się dzieje i ten rok jest niezagrożony. Natomiast na pewno to, o czym wspomniałem, trzeba uważnie patrzeć na rumuńską politykę, ponieważ takie okresy raptownego wzrostu są zawsze pokusą dla polityków, żeby dzielić, rozdawać. I to się tam też dzieje, co nigdy nie pozostaje bez wpływu na gospodarkę. Natomiast ja myślę, że to w średniej perspektywie nie stanowi jakiegoś problemu. Zapytam pana o Rosję, bo w Rosji jesteście państwo nieco dłużej chyba niż w Rumunii, prawda? Jak idzie wasza działalność leasingowa głównie? W Rosji tak naprawdę grupa jest obecna bardzo długo, niemalże od początku. Aktywa rosyjskie to był pierwszy nabytek grupy Getin Holding i tam przeszliśmy kilka cyklów ekonomicznych. Poznaliśmy glorię zwycięstw i dołki, kryzysy i trudne momenty. To na jakim etapie jesteśmy dzisiaj? Jesteśmy teraz absolutnie na etapie wzrostu po trudnym roku, tam 2014-15. Od półtora roku wracamy na linię wzrostu w każdym aspekcie. Pierwsze, mamy tam firmę leasingową, która finansuje się z lokalnego rynku. Najważniejszy jest dostęp do finansowania. Rynki ufają dobrym podmiotom z wysokim ratingiem. My takim jesteśmy i mogę powiedzieć, że w tym aspekcie to był dobry rok. Mamy bezpieczny zapas finansowania. Uplasowaliśmy bardzo dużą emisję publicznych obligacji z dużym popytem. To pozwala nam rozpędzać się. W zeszłym roku nasza sprzedaż wzrosła 90% rok do roku. Suma bilansowa rośnie. No i rzeczywiście wracamy na dwucyfrowe zwroty z kapitału. W zeszłym roku po raz pierwszy od 3 lat spółka wypłaciła dywidendy, także jest dobrze. A biorąc pod uwagę ten rynek, jego potencjał wzrostu, potężny rynek sprzedaży samochodów, to tam naprawdę myślę, że dobre perspektywy. Zapytam o Białoruś. Zbliżamy się powoli tutaj do naszego kraju. Jak jest na Białorusi? Czy tam czasami państwu nie przeszkadzają regulacje? Jak państwo w ogóle wpływa na prywatną działalność? Powiem tak, trzeba, jak się jest w bankowości, to trzeba się przyzwyczaić do regulatora, do pewnej symbiozy, różnicy interesów, pozycji.
I to jest wspólny mianownik, czy jesteśmy na Białorusi, czy w Polsce, czy w Rumunii. To jest wiadomo. Natomiast zazwyczaj regulator ma cele, jakbym powiedział, określone konstytucją, określone pewnymi ustawami, mocno zalimitowane. Walka z inflacją, bezpieczeństwo wkładów, tego typu rzeczy. Białoruś różni się tym od innych rynków, że tam regulator oprócz tych oczywistych celów ma cele polityczne. To znaczy prezydent ich tam potrafi wezwać i powiedzieć, panowie, co te stopy procentowe są takie wysokie, mają być o 5 punktów niższe. I oni tam stukają obcasami i jakby zaczynają to realizować. No, ja to tak troszeczkę upraszczam i beletryzuję, ale to jest pewien kontekst, który bardzo mocno wpływa na naszą działalność. Z tym, że chcę powiedzieć tak, no my tam nie jesteśmy nowicjuszami. W związku z tym mogę powiedzieć, że nauczyliśmy się. Jesteśmy jednym z niewielu zachodnich banków. Jest tam tylko te trzy zachodnie banki na Białorusi. I wydaje mi się, że umiemy w tym nieprostym otoczeniu sobie radzić. No, tego przykładem jest zeszły rok, 25 milionów zysku, duża dywidenda, wzrost sprzedaży o ponad 100%, wzrost sumy bilansowej, co się rzadko zdarza, o 40%. Także no, powiem tak, jestem bardzo taki, nawet bym powiedział, dumny z tych wyników na Białorusi. Oczywiście to są, procenty są znaczące, natomiast tam nieduży kraj, więc absolutne cyfry oczywiście, że są nieporównywalne z Polską, czy nawet z Rumunią. No, tym niemniej bardzo ciekawy, taki oportunistyczny rynek, który, powiem tak, jest wdzięczny dla bankowców, dlatego że poza tą ciemną stroną, nazwijmy regulacyjną, jest też bardzo duże wsparcie aparatu państwa w czymś, co bym nazwał podtrzymywanie zdolności płatniczej klientów. Więc tak, można tak powiedzieć, że klienci w Białorusi, ponieważ tam oficjalnie nie ma bezrobocia, wszyscy mają pracę i wszyscy powinni mieć dochód, to z mniejszą lub większą pomocą państwa oni wszyscy praktycznie te kredyty prędzej czy później spłacą. I to jest bardzo takie fajne w działalności bankowej. Zapytam jeszcze o Ukrainę, bo kilka lat temu polskie firmy, też i państwowe, wycofały się z tego rynku. Jaki klimat inwestycyjny panuje dzisiaj? Czy nie żałujecie państwo, że kilka lat temu nie opuściliście Ukrainy? No absolutnie nie. I powiem tak, no, można powiedzieć, że mam prawo do bycia nieobiektywnym w kwestii Ukrainy, bo przemieszkałem tam 8 lat i na pewno jest to ze wszystkich naszych zagranicznych operacji kraj, który tam jakieś wywołuje takie prywatne emocje, ale biznesowo odkładając to na bok, mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że dobra decyzja. Ukraina jakby może nie tak szybko, jak chcieliby jej obywatele, może z przystankami, z trudnościami, ale jednak zmierza w stronę takiej demokracji proeuropejskiej. To jest wolniejsze niż oni by chcieli, ale to jest. I gospodarka na tym tle rozwija się. Ci ludzie teraz jeszcze przy tym ruchu bezwizowym z Europą, oni jeżdżą, oni widzą, oni chcą, żeby ich kraj był taki jak choćby ta Polska, która jest dla nich oczywistym benchmarkiem. I w tych warunkach bank, który nauczył się tam pracować, który rozumie ten kontekst, który nauczył się tam zarządzać ryzykiem, który przetrwał trudne momenty praktycznie stanu wojny na tamtym terytorium, jest, no, powiem tak, jednym z naszych najcenniejszych aktywów. To jest bank, który w kategoriach wskaźników zwrotu z kapitału jest naszym najbardziej rentownym w tej chwili bankiem. Jest bankiem, który się też bardzo szybko rozwija. Suma bilansowa wzrosła o 20% w zeszłym roku. Zwrot z kapitału powyżej 30%. No to my już tu w Polsce takich zwrotów nie pamiętamy. I można powiedzieć, że to jest fajne miejsce. Oczywiście my mamy
tą percepcję taką troszeczkę medialną, telewizyjną, Donbas, konflikt i tak dalej. Natomiast ja często jeżdżę na Ukrainę i mogę powiedzieć tak, że poza izolowanym jakby tam terenem konfliktu życie toczy się pokojowo, restauracje są pełne, ludzie zajmują się biznesem, dziećmi, spotykają się i to jest tak już poza wszystkim też i czasami w niektórych miejscach przyjemne geograficznie miejsce, takie destynacje jak Lwów czy Odessa, to uważam, że są po prostu must see, także polecam. To na koniec takie pytanie, który z krajów ma największy według Pana potencjał, w którym działacie, w którym działa grupa Getin Holding? No ja bym powiedział tak, po pierwsze, naszym zamierzeniem jest dywersyfikacja. Więc oczywiście, że jeśli popatrzy się na taką kapitałową obecność, to 85% naszego kapitału jako holdingu jest w Polsce. My tylko 15% mamy zainwestowane w innych krajach. Natomiast w zeszłym roku to 15% w przeliczeniu na zysk, jaki wszyscy wygenerowaliśmy, przyniosło nam aż 30% całego zysku grupy. Więc w tym sensie to jest właśnie to, do czego my zmierzamy. Pewna taka dywersyfikacja, uniezależnienie od wyników na jednym rynku. Każdy z tych rynków, jak tu próbowałem krótko powiedzieć, ma swoje piękno i swoją szansę. Na pewno w takich kategoriach zupełnie obiektywnych, patrząc na to perspektywą tam potencjału wzrostu, tymi wszystkimi elementami, tam zadłużenie do produktu krajowego, populacja i ryzyka polityczne, to z całą pewnością Rumunia jest takim rynkiem, który ma największy potencjał. 22 miliony ludzi w Unii Europejskiej, o dostatecznie niskiej penetracji usług finansowych, ogromnym potencjale wzrostu. W początku prawdopodobnie długiego wzrostowego cyklu makro, no to są silne argumenty. Natomiast jakby na drugim biegunie jest ogromna Rosja, gdzie my próbujemy uszczknąć malutki kawałek tortu w jednym biznesie, no ale w tak ogromnym kraju tam zwiększenie skali działania w 2 razy czy w 3 razy jest absolutnie możliwe, więc to jest tylko kwestia otoczenia makroekonomicznego i dostępnego kapitału, więc w sensie absolutnym na pewno Rosja ma największy potencjał. No ale też trzeba tutaj jasno powiedzieć, że my musimy ważyć swoje inwestycje ryzykiem i 1 milion zainwestowany w Rosji i 1 milion zainwestowany w Rumunię na pewno mają inną wagę ryzyka, więc my też zarządzając pieniędzmi naszych akcjonariuszy staramy się ten faktor bardzo mocno uwzględniać. I podsumowując, każdy z tych krajów ma jakąś swoją trajektorię wzrostu, aczkolwiek no, ja osobiście najbardziej wierzę w Rumunię. To może jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy jest jeszcze jakiś kraj w Europie, który kusi Was, żeby się zaangażować, pojawić, żeby wejść na rynek? No, tych krajów jest co najmniej kilka. Wydaje się, że takie najbardziej logiczne z naszego punktu widzenia byłoby zalewarowanie się na naszej obecności w Rumunii, bo ona ma szansę być platformą ekspansji na co najmniej kilka sąsiednich interesujących krajów. Mamy Bułgarię, która jest krajem Unii Europejskiej, jeszcze minus w kategoriach rozwojowych do Rumunii, więc absolutnie tam pewnie znaleźlibyśmy swoją niszę. No i mamy Półwysep Bałkański. Serbia ze swoimi aspiracjami europejskimi, kraj o też dużym gapie rozwojowym w stosunku do Unii, na pewno duży potencjał. Chorwacja, Słowenia, to mogłyby być kraje, które mogły być tą taką południową flanką holdingu. No ale powiem tak, to są rozważania w tej chwili takie troszkę teoretyczne. Skupiamy się w tym momencie na organicznym wzroście, na akumulacji kapitału. Troszkę odrabiamy straty z tego okresu 14-15, kiedy zostaliśmy
tym kryzysem / wojną Rosja-Ukraina troszeczkę poturbowani, więc to ja myślę, że nie spodziewałbym się tego na horyzoncie roku, a nawet dwóch. Mówię o jakiejś takiej geograficznej ekspansji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Piotr Kaczmarek, prezes zarządu Getin Holding.